Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra i witam was w kolejnej grze demo na weekend. Jest to gra Gates of the Mind. Producent i wydawca Gaga Games Studio. Premiera 4 kwartał 2023. Jest to gra, na Steamie opis 2D Hardcore Platformer. Przygodówka, akcja, bijatyka 2D. Więc zobaczymy. Aha, widzę, że to na klawiaturze jest sterowanie. Dajmy New Game. Do you want start? Yes. Niech będzie pierwszy slot. Zobaczymy, co to jest w ogóle, o czym to jest ta gra. No dobra, gościu ściął drzewo. Zmieniło się to jakby w noc. Goni go chyba niedźwiedź. If you want to wake up from this dream, fragment szybko znikło. Ale to coś było tam napisane, że jeżeli chce się obudzić z tego snu, czy coś takiego. Dobra, sterowanie. Czekajcie jeszcze, bo... Dobra, muzyka. Muzyka, to może trochę przyciszymy. Language. Dobra. Do language'u nie mamy. Sterowanie AD. Spacebar. Aha, wiem, dobra, okej. Okay. Czaję bazę. Dobra, teraz rozumiem. To jest rzeczywiście platformówka. Musimy skakać. Czekajcie, nie wiem, czy w ogóle się można zaraz zabić. Tu jak spadnę, to pewnie się zabiję. Dobra. Jest to jakiś pomysł, ale szczerze, ja tu nie widzę w ogóle, że... On mi zabiera życie, spróbujmy... Aha, jednak tu były kolce, okej. Okay. Dobra, jesteśmy znowu tutaj.
A miałem powiedzieć, że już mi trochę szybciej poszło. Szczerze, jeżeli chodzi o mnie, to ja mało w platformówki gram. Dobra, kto bardziej wytrzyma gościa? No jest to pomysł, bo ja mu tak zadaję te wyobrażenia, on mi nie. Tylko że ja nie widzę w ogóle. Myślałem, że można tam wyskoczyć na górę, ale nie można. Ajajajajajajajaj. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co tu. Ajajajajajaj. Tak to jest, jak się człowiek śpieszy, to. To się diabeł cieszy, jak to mówią. W tym samym miejscu, drugi raz. Dobra. Okej, przeszliśmy. Dobra, jest jakieś to stworzenie. Nie wiem, co oni mi mieli pokazać, bo... Dobra. Czyli się udało zniszczyć gościa. Potwora, tylko że... Aha, czyli jego można zabić, jak jest ten. W sumie nie wiem, od czego to zależy, czy to jest. EQE. Tu mi cały czas pokazuje EQE, ale jak odejdę dalej, nie pokazuje mi to. Czyli wygląda na to, że to nie zależy chyba. To nie chodzi chyba o walkę. Dobra, zniszczyłem go, tylko że... Dalej nie rozumiem, jak ja tu przyjdę, to on się pojawia. Dobra, to on teraz stoi. E, kula, e, kula, e, kula.
Dobra, jak ja jestem na ziemi... You dead. Wiecie co? Co mogę wam powiedzieć? Za bardzo nie wiem... Tu jak spadnę, to tu są kolce. Dobra, widzę, że mogę się ślizgać. Co ja mogę tutaj zrobić? Czekajcie, a sprawdźmy. Aha, czekajcie. Patrzcie się, włączyłem. Jasny gwint. Dobra, ciekawości jeszcze. Wejdźmy w settings. Control. Czyli jest tak. Slashing L. Slashing to jest Q. Jest coś takiego jak punch na R. Tego mi nie pokazywało. AS, dobra. ASD to wiem. Czyli jest Q, E to już wiemy. Czyli jest jeszcze R i V. V to jest defense. F, kick to jest kopniak. Jump to wiem. Aha, akcja to jest Enter. Dobra, czy tak. QE próbowałem, czyli zostaje R. Dobra. I Enter. Z tego co patrzę. Dobra, podejdźmy sobie tu. Jak to będzie wyglądało? Dobra, na R jest to. To jest kopniak. Aha, to jest... Na Enterze się nic nie dzieje, dobra, na razie. Czekajcie. Dobra, tu jest kopniak. Enter nic nie robi. Dobra, teraz nie dostaję obrażeń. A, teraz dostałem. Jakaś dziwna żaba. Nie no, zginę za chwilę. Chyba, że to trzeba, nie wiem.
Od czego to zależy? Dobra. Okej, myślę, że to by było na tyle. Nie widzieliśmy zbyt wiele, ale szczerze nie chce mi się już. Dlaczego? Dlatego, że jest mało wytłumaczone. Jest to EQE, które próbowałem przy tym drzewie. Nic się tam nie działo. Próbowałem Enter, który zobaczyłem w ustawieniach kontrolerów, jak tam się steruje i tak dalej. Niestety nic to nie pomogło. Ciężko mi stwierdzić, czy gra będzie fajna, czy nie. No. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, może dojdzie do tego, co tam trzeba było zrobić. Ja próbowałem, zabiłem tego potworka bodajże dwa razy i nic mi to nie dało, więc nie wiem. A nie chcę się też siedzieć, nie wiem, z 25 czy 30 minut nad tym odcinkiem, jak robię to samo cały czas, więc trzymajcie się. Cześć.